Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Cały czas dopytujecie, kiedy będzie recenzja ostateczna Kabuda. No jeździłem cały tydzień, testowałem, żebym poznał ten sprzęt i przedstawił go Wam od takiej prawdziwej strony. Więc póki co jestem bardzo zadowolony. Generalnie same plusy, może jeden minus. Sprzęt naprawdę śmiga i te wiązki, kanbasy i tak dalej, widać, że to zostało zrobione dobrze, naprawdę dobrze, nawet bardzo dobrze. To znaczy generalnie wszystko działa, śmiga. Jak wiemy, zwykle Androidy w Hondach mają problem z przekazywaniem zegara na górny wyświetlacz oryginalny hondowski, a zegara się nie da zmienić kontrolerami, jak to zwykle robimy. Czy jakby było fabryczne radio, to zmieniamy kontrolerami. Jeżeli mamy Androida i rozpinamy tam wiązki, to już zegarka nie ustawimy. I wtedy Android ma przejąć tę funkcję i z automatu przesłać godzinę. A on sobie tu nic nie musimy ustawiać, on sobie sam bierze godzinę z telefonu, znaczy z internetu albo z satelity. I to wszystko naprawdę działa. Najpierw może Wam pokażę kontrolery, jakaś tam stacja. To będzie ograniczenie liczby lotów, cięcia. Dotykam tu kontrolery i się ścisza. I w Modlinie. W sobotę 136 podgłaśnia. Prawo w lewo zmieniam stację. Dopiero w sobotę noc. WKS Śląsk. Mamy do tego normalną jeszcze gałkę, także w razie czego też tu szybko przyciszamy. A naciskając szybko sprzęt wyciszamy. Minus 1 stopień na północnym zachodzie, w centrum i na południu. Oprócz tego kontrolery przekazują informacje, znaczy CAN-bus przekazuje informacje na górny wyświetlacz, czyli widzimy stacje radiowe. Teraz przełączam. Oczywiście RDS niestety nie pokazuje, co to za stacja. Widzimy samą częstotliwość. No ja tu te krakowskie znam na pamięć. Wiem, że 104 to jest Zetka. Wiem, że 96 to jest RMF zakodowany na dwójce. No i samo przyciszanie, podgłaśnianie. Jak warto walczyć o marzenia i cele. Też pokazuje Jędrzej Czak. Do świecia przyjadą. Co do radia, jedna taka dziwna obserwacja. Ono teraz idzie w tle, włączę Radio 24, żeby gadali. I sobie tam człowiek różne rzeczy powciska, jakiś YouTube, który też idzie w, powiedzmy w tle. Aha, radio się rozłączyło. Z powrotem radio. No ale powiedzmy, że Janosik idzie w tle. I powiedzmy, że ja chcę nagle wszystko wyłączyć, łącznie z radiem, bo chcę mieć ciszę. No to wiadomo, że tak jak w telefonie najprościej rozwijamy wszystkie aplikacje. I taka też ciekawostka, że zwykle to ja na dole wyłączałem wszystkie aplikacje na raz, a tu jest u góry. Czyli muszę przewinąć, dużo widzę otwarte i tu jest wyczyść wszystko. No i wyczyściło się absolutnie wszystko oprócz radia. I ja w pewnym momencie zgłupiałem, o co chodzi. Radio cały czas chodzi. Bawiłem się kilka razy, co jest grane, aż w końcu się skapnąłem, że radio ma swój wyłącznik tutaj. Czyli naciskam. Szykujemy się na taki scenariusz. Tutaj czas. I radio wyłączone. Taka niespodzianka. Dobra, co dalej? Czyli kontrolery działają, to teraz ten czas Wam pokażę. Tak jak mówiłem, wszystko jest przez internet. Internet sam, słuchajcie, mamy dwie opcje, tak jak w telefonie. Albo transfer danych z karty SIM, która jest jakby wbudowana w system, albo Wi-Fi. Ja generalnie używam transfer danych i mam od razu po włączeniu sprzętu, tak jak w telefonie, mam tu 4G, mi się świeci, świeci się antena full zasięg. W momencie włączenia zapłonu, od razu mam internet, coś pięknego. Normalnie tu w podłokietniku miałem router i to chwilę musiało, no czy tam paręnaście sekund musiało się łączyć ten internet, ale samo to, że mamy router, ładowarkę, to trochę było denerwujące. Teraz karta SIM jest w schowku, to Wam pokazywałem.
tutaj mamy kartę z SIM, SIM schowaną. I wszystko mam w schowku. I działa to rewelacyjnie. I ja jeżdżę tylko na tej karcie SIM, na tym co mam ten pakiet. Natomiast wiadomo, że go oszczędzam. Więc jak chcę oglądać coś na YouTubie, albo córka chce sobie jakąś bajeczkę włączyć czy coś, no to tak jak w telefonie, wyłączam transfer danych, przechodzę na Wi-Fi, a Wi-Fi oczywiście mam ze swojego hotspota. Widzę, że on się już połączył. Czyli mam antenkę Wi-Fi, a obok 4G antena z karty SIM jest przekreślona krzyżykiem, czyli wyłączona, no bo ja ją rzeczywiście wyłączyłem. No dobra, no to pokażę wam ten ustawianie czasu. Ustawienia. Język czas. No ja to mam automatycznie przez sieć, ale wyłączymy to. Strefy czasowe. No jest Polska. Czyli w Polsce mamy 22:10 tu i tu. No i na próbę włączmy na przykład Argentynę. Buenos Aires. I zobaczcie, może kamera to odda, jak to się od razu zmieni. Ja klikam Buenos Aires. 17:10 tu i tu. Momentalnie. Po prostu w mgnieniu oka. Polska i 22:11 tu też od razu. Super. Pod tym względem zatrzymać nagrywanie wideo. Mój sprzęt nowy zaczyna do mnie mówić, nie wiem czemu. Czyli słuchajcie, elektronika tutaj, jeżeli chodzi o Canvas, działa wzorowo. Mamy kontrolery, mamy zmiany czasu. No i warto nadmienić, że w moim pierwszym Seekane też było to wszystko, czas przechodził, ale nie było kontrolerów od telefonów tutaj z dołu kierownicy. Natomiast tutaj, słuchajcie, to działa. Innymi słowy, w tym kabudzie wszystko działa, co w tej Hondzie ma działać. Coś pięknego. Czyli mogę sobie odpalić telefon, naciskam i proszę bardzo, połączył się z moim telefonem, ale nie ma stricte telefonu, chyba mam wyłączonego Bluetootha. Tak. Czyli menu, jeszcze raz włączam telefon, naciskam i proszę bardzo, gotowy. I to, słuchajcie, nie jest wszystko, bo tutaj mogę zawiesić rozmowę środkowym, ale mamy też działanie, wywoływanie różnych tam komend głosowo. Czyli przykładowo, jaka dziś pogoda? Dzisiaj w nocy w Kraków będzie 9 stopni i wystąpi częściowe zachmurzenie. Wszystko pięknie działa. Możemy się pytać o nawet, nie wiem, jakieś głupoty. Zapytajmy się, kto jest prezydentem Polski, czyli naciskam. Kto jest prezydentem Polski? Te obrazy powinny pasować. Czy też, słuchajcie, do telefonu naciskam. Zadzwoń do Wiki. No i tu zasłonię na razie numer i dzwoni, żeby nie budzić córki. Naprawdę to działa. Czy też możemy użyć tutaj komendy głosowej do wyszukiwania nawigacji? Naciskam. Prowadź do Chorwacja Trogir. Nawigacja do Trogir. No i najpierw znalazł i teraz odpali Google'a. Szuka trasy. I jest.
Zobaczcie, jak to naprawdę szybko działa. Tak długa trasa i momentalnie przeliczył. No, oprócz tego, to co wam mówiłem, ja sobie jeżdżę codziennie na Google'ach, żeby po prostu omijać korki. Natomiast w tle, i na Google mam ustawioną jakąś trasę, natomiast w tle używam sobie Janosika, na którym nie jest ustawiona trasa. On po prostu tylko jest w tle, jest ikona pływająca i informuje mnie o radarach. I w ogóle fajne są przyciski na obudowie, żeby się nie dekoncentrować i nie wychodzić tutaj poprzez górną belkę. Wciskam menu i jestem na głównym ekranie. Szybko sobie włączę Janosika. Menu, z powrotem nawigacja i Janosik już jest jako ikona pływająca. Piękna sprawa, naprawdę. I to, słuchajcie, w ogóle tak szybko wszystko śmiga, no tak jak na telefonie, także te parametry naprawdę przekładają się na szybkość i wiemy, za co płacimy. Czyli było w ogóle pamięci 128 giga, jeszcze 95 wolnego, pamięć RAM. Średnie użycie, zobaczcie, tylko 2 giga na 8. Także on naprawdę szybko chodzi i jak widać nie potrzeba aż 8 giga, także widocznie on ma też dobry procesor. No bo ostatnio w Seekane miałem 4 giga, no i naprawdę nie chodził tak wolny. Jeżeli Seekane też zużywał tylko 2, no to powinien też śmigać. No ale ewidentnie chyba procesor był słabszy. No widzi w kartę SIM, Play tam rzeczywiście wsadzony. Wersja Androida 11. Ja generalnie zawsze podkreślam, że mi zależy na szybkiej obsłudze nawigacji. Jak jeżdżę nawet po mieście, gdziekolwiek jestem, ja chcę sobie szybko ustawiać, coś zmieniać, trasy i tak dalej. I to ma śmigać tak jak na telefonie, a nie, że ja się muszę zatrzymać i czekać, aż mi mapa muli, żeby cokolwiek zmienić, ustawić i tak dalej. Odpalam Google'a. Wpisuję lub właśnie głosowo Szczecin. Jest Szczecin. Pyk i już trasa. Momentalnie dajmy Szczecin, może Warszawa. I z Warszawy do Szczecina. Momentalnie trasa. Podgląd. Rewelacja. Pod tym względem naprawdę jestem bardzo zadowolony. Pytacie o jakość dźwięku. Sprzęt uważam, czy gra chyba tak samo jak Seekane. Może ciut lepiej. Raczej podobnie, natomiast z uwagi na ustawienia, tutaj korektor, do którego zresztą mamy dostęp też z obudowy, jest przycisk, czyli na obudowie mamy radio, szybki dostęp. Połączenia gazociągów portugalsko-hiszpańskich. Mamy nawigację, szybki dostęp, mamy główny ekran. Mamy cofnięcie, też jest fajne, bo normalnie jak człowiek wejdzie gdzieś tam głębiej, już sam nie wiem gdzie jestem i chcę cofać, a jestem na przykład na Janosiku, gdzie w ogóle ta górna belka się chowa, o nie ma, czyli ja najpierw muszę odwinąć tą belkę, nie to chciałem, o i teraz cofać tu przyciskiem, jeszcze nie nacisnąłem. No jest to, może być to denerwujące w trakcie jazdy, więc w razie czego radio w prowadzeniu cofamy przyciskiem. I to jest naprawdę fajnie, że jest przycisk fizyczny, co cofnij. Bluetooth, czyli telefon. No i korektor, słuchajcie, bardzo rozbudowany. Aż 30 ustawień w normalnym korektorze. Plus ustawienia fabryczne. Ja ustawiłem sobie akurat muzykę rockową, bo mi się spodobały te ustawienia. Ale to nie jest wszystko.
cofnij. Mamy tu jakiś filtr, ja się tym bawiłem i to wszystko rzeczywiście zmienia. Na przód, na tył. Następnie mamy dodatkową głośność i to też naprawdę od razu czuć radykalną zmianę. Jeżeli tu wszystko ja się bawiłem, podciągałem i ustawiłem sobie tak, jak mi się podoba. Basy, nie basy. Oprócz tego tu dodatkowy bas. I też mogę go włączyć, wyłączyć, a jak włączę, to jeszcze go ustawiać. Piękna sprawa. W związku z tym ostatecznie tak ustawiłem sobie muzykę, że mi się bardzo podoba ten dźwięk. Naprawdę to dobrze chodzi. Nie da się niestety puścić bardzo głośno, no bo głośniki zaczynają trzeszczeć. Ale to już podejrzewam jest wina głośników, no są za słabe. Czyli ten sprzęt grałby jeszcze lepiej z lepszymi głośnikami. W moim starym Sikanie telefon jakby podłączony przez Bluetooth, teraz jest połączony, on nie puszczał wszystkiego, co jest na telefonie, na głośniki radiowe, tutaj w radiu, znaczy w samochodzie, a ten puszcza. Czyli puszczam sobie coś z YouTube'a na telefonie. I od razu mi to szło na głośniki w samochodzie. No to słuchajcie, podsumowując, jest naprawdę dobrze, być może jest nawet bardzo dobrze. Kontrolery śmigają, wybieranie głosowe śmiga, zegarek przekazywany, górny ekran współpracuje. Bardzo dobry dźwięk. Bardzo szybkie działanie, wyszukiwanie tras, no wszystko jest na plusie. Więc może się zastanowicie, czy są jakiekolwiek minusy. Chyba wspomniałem, że jest jeden, tak, dokładnie jeden. Dość słaba jakość wyświetlacza. Znaczy on może nie jest aż tragiczny, ale jest, słuchajcie, ciemny. Teraz to jest noc i to dobrze widać, ale w dzień słoneczny naprawdę słabo widać. Aż patrzyłem, czy są jakiekolwiek ustawienia, żeby go jeszcze podciągnąć, ale nie ma. Jest tu po prostu ustawienie, a tu ustawiamy dzień albo noc, nie, tutaj całkiem wyłączamy. Nie wiem, gdzieś tu były ustawienia i można ustawić albo dzień, albo noc i tyle, ten dzień rozjaśnić na maksa, ja to zrobiłem. Ale trochę powiem szczerze, kicha. Może odpalmy coś z YouTube'a, no teraz jest noc, to pewnie będzie dobrze. No to sobie włączę teraz internet z telefonu, żeby mi nie żarło. Włączmy jakiś filmik wysokiej jakości. Pomiń reklamy. Ten film jest niby nagrany w 8K, ale popatrzmy jaka idzie jakość. Bo on na pewno tylko 144. Jakość zaawansowane. No i maksymalnie można ustawić 1440. No, teraz się włączyło 1440. Zatrzymał się, ale być może przez słabe Wi-Fi z mojego telefonu. Ale nawet idzie teraz. To może włączmy internet SIM. No, tak się wydaje, że wcale nie jest najgorszy ten wyświetlacz. To jest ten 1200 na coś tam. Czy 1000? A już zapomniałem, jaki tu jest. Włączmy może inny filmik. Patagonia. Ustawienia, jakość, zaawansowane, też można dać 1440. To co wam mówiłem, podświetlenie dzienne jest na maksa na 6, ale dalej jest słabo w słońcu. No i tu mamy informacje o urządzeniu. Procesor 8 rdzeni.
na 2 GHz i to jest chyba właśnie ten mocniejszy, tak? Z tego co pamiętam, w Seekane też było niby 8 rdzeni, ale 1,6. Mogę się mylić, ale tak mi się wydaje. Jeżeli tak jest, no to stąd właśnie podejrzewam jest ta różnica w prędkości i przy tak szybkim procesorze być może nie jest potrzebne aż 8 RAM-u. No i wyświetlacz jest 1024x600. 8 giga pamięci, 128 wewnętrznej. Zadał mi ktoś pytanie, czy on pokazuje zużycie paliwa, ale ja słuchajcie, nie mam takiej aplikacji w ogóle. Na Seekane była rzeczywiście taka aplikacja jakby wgrana w momencie jak był włączony CAN-bus wybrany do Hondy CR-V. Ja się w sumie nawet nie bawiłem, czy tu można wybrać jakąkolwiek inną Hondę, bo mi generalnie wszystko działało, tak, te kontrolery, wysyłanie czasu. Także być może tu można ustawić jakąś inną Hondę, bo w Seekane to właśnie chyba ustawiłem nagle akorda i tak dalej i pojawiła się aplikacja o spalaniu. Tu nie ma, więc nie powiem. Natomiast zadał mi też ktoś pytanie, czy na wyświetlaczu podczas grania muzyki z pendrive'a jest utwór i cokolwiek innego. Powiem szczerze, że jeszcze tego nie sprawdzałem, ale sprawdzimy. Music, czyli muzyka w tym momencie jest z pendrive'a, który mam. Z pendrive'a, który mam wsadzony w schowku. No powiem wam, że to chodzi naprawdę dobrze. No i która to jest piosenka, bo aha, już przypomniało mi się, on pokazuje, że jest USB i pokazuje utwór zerowy, ponieważ minęłem 99 utworów, czyli pokazuje do 99, natomiast powyżej już jest niestety 0, czyli nie wiem, który to jest utwór, ale zobaczmy. No na przykład, nie wiem, dajmy to jakiś Alan Walker i to jest utwór 7, no. I pokazuje 7 i tyle. Czyli niestety nie ma nic, żadnej informacji o artyście i tak dalej. To jest tylko na ekranie. I przełączam kolejne utwory. No i mi tu przeskakuje. Ale tak jak mówiłem, do 99, a potem jest 0. No basik, powiem wam, leci taki jakby był subwoofer. Natomiast ktoś mi pisał, czy jest napięcie na subwooferze. No jest kabel od subwoofera, natomiast czy tam jest napięcie, nie wiem. Nie sprawdzałem. Okej, no to chyba przekazałem wam wszystkie możliwe informacje. Jeżeli chcecie wiedzieć coś więcej, no to pytajcie. Ja jestem zadowolony oczywiście też z tego powodu, że sprzęt jest zlicowany z deską, no bo tamten Seekane wystawał. Niektórym się to podoba, niektórym nie. Mnie się to specjalnie nie podoba. Wolę sprzęt zlicowany. No nic, jadę jeszcze na sam koniec na przejażdżkę, no bo chcę przetestować rejestratory nocą. Jeszcze wam pokażę, jak działa kamera cofania teraz w nocy. Fabryczna. I w kabucie. No tak, w nocy jest nie najgorzej, ale w dzień jak jest słońce, generalnie słuchajcie, ja nic nie widzę. Używam tylko górnej.